Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z ekonometrii, z etapu weryfikacji, chciałam Wam pokazać test na nieliniowość kwadraty. Jeżeli w programie Gretl, bo właśnie na tym programie chciałam się skupić jako takim typowym programie do ekonometrii, klikniecie w przygotowany przez siebie modelu testy i tam w rozwijanej liście pojawi się pozycja testy, na nieliniowość w nawiasie kwadraty, wygeneruje się nowe okno dodatkowe, które szczerze od razu możecie zamknąć, bo w waszym modelu, który właśnie analizujecie, pod spodem dopisuje się dodatkowe cztery linii, dopisywane są do cztery dodatkowe linijki dotyczące wyników tego testu. Po pierwsze jest to nazwa tego testu, że jest to test na nieliniowość z dopiskiem, że w wersji kwadraty. Napisana jest hipoteza zerowa, że zależność jest liniowa. Wymieniona jest statystyka testu. Według mnie to są mnożniki Lagrange'a równe, to akurat w tym przypadku 3,4422. Wymieniona zostaje w ostatnim wierszu wartość P. Stanowi ona wartość prawdopodobieństwa, że statystyka chi kwadrat przekroczy właśnie tą otrzymaną wartość statystyki testu. I ta wartość P, te szanse wynoszą 0,487. I żeby sprawnie przeprowadzić ten test, najlepiej kierować się wartością P, którą wygenerował nam program Gretl, i poziomem istotności alfa, jaki my przyjęliśmy w badaniu. I w tym momencie, żeby przeprowadzić taki test na nieliniowość kwadraty w wersji, już powiem, minimalistycznej, tak żeby po prostu zdecydować, czy zależność przyjęta forma liniowa jest zachowana, jest nawet lepsza niż inna, niż tutaj będzie alternatywnie potęgowa, musimy zapisać po pierwsze nazwę tego testu oraz hipotezy testowe. Hipotezy testowe wyglądają następująco. Zerowa zależność jest liniowa. W zaprzeczeniu, jako w alternatywie, mamy zależność jest wielomianowa. A więc mamy jakby zmienne x, zmienne objaśniające w formie do którejś tam potęgi, czyli w formie wielomianu. I u nas wychodzi na to, że wartość P na pewno przekracza 5%. A w takiej sytuacji, jeżeli wartość P przekracza 5%, czyli nasz poziom istotności, to możemy zawsze powiedzieć, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, a ona będzie mówiła o tym, że zależność jednak jest liniowa. Czyli wydaje się, że przeprowadzenie tego testu nie jest skomplikowane. Pamiętajmy tylko o tym, że jeżeli jednak nasza wartość P byłaby niższa, tutaj wymieniona w tej pozycji byłaby niższa od 5%. Oczywiście zapisujemy zmianę znaku, że jednak jest mniejsza od 5%. Powiemy, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. Wiadomo, na rzecz hipotezy alternatywnej, czyli jednak zależność nie jest liniowa, jest dosłownie wielomianowa. I tak należy wtedy skomentować wyniki tego testu. Nam jednak zależy, żeby zależność była liniowa, żeby nie trzeba było zmieniać tej postaci modelu na inną niż tą, którą mamy w modelu już przyjętą. Najczęściej będzie to jakaś tam postać liniowa. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom
dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.